Dzień dobry, witajcie w kolejnym magu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z propozycjami jesiennych książek. Ale nie będą to moje propozycje, będą to Wasze polecajki, za które bardzo dziękuję. I muszę powiedzieć, że wybrałam spośród nich również coś dla siebie. Jeśli jesteście ciekawi, jakie to książki, to zostańcie do końca. Dodam jeszcze, że żadna z tych książek nie została przeze mnie przeczytana, więc nie usłyszycie tutaj moich opinii na ich temat, tylko taką bardzo krótką zapowiedź, rekomendację. Ja posiłkowałam się tym, co pisaliście mi o danym tytule. Oczywiście palnęłam głupotę, ponieważ są dwa tytuły, które są mi znane. Te dwa tytuły przeczytałam, zapomniałam totalnie o tym. To może w takim razie od nich zacznę, bo jedna z tych książek to Matki i córki Aubeny Grabowskiej i to jest taka bardzo dobra obyczajówka. Ja w zasadzie, nie wiem, może dwie książki tej autorki przeczytałam. Jedną z nich właśnie była ta książka Matki i córki. Namawialiście mnie bardzo do przeczytania tej książki, ja to zrobiłam i bardzo mi się ta książka podobała. Tam są tak bardzo skrupulatnie opisane takie relacje, mocne, silne relacje rodzinne pomiędzy kobietami, pokoleniowe. I w to wszystko wpleciona jest jeszcze wojenna historia. No więc bardzo ładnie to tak wszystko się układa, a ja takie historie bardzo lubię. Także Matki i córki bardzo Wam polecam. A druga książka z Waszych polecajek, ale taka, którą przeczytałam, to Ludzie z mgły Izabeli Janiszewskiej. I jeśli chodzi o Izabelę Janiszewską, to też ją Wam zawsze polecam, bo to jest autorka bardzo dobrych kryminałów, bardzo zaskakujących czytelnika. Ona pisze w taki swoisty dla siebie sposób i w zasadzie nigdy nie możemy no domyślać się zakończenia, chociaż tak nam się wydaje, ale autorka zawsze zaskoczy czytelnika na samym końcu tą puentą, rozwiązaniem akcji. Więc Ludzie z mgły to jest historia osadzona w jakimś małym miasteczku i tam w pewnych okolicznościach po prostu giną ludzie. Lokalna policja stara się wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście są tam pewne zaszłości, gdzieś tam jeszcze z przeszłości osób, które w tym miasteczku mieszkały. I no to jest bardzo, bardzo wszystko zgrabnie ze sobą połączone. Książka, którą bardzo polecacie na jesienne wieczory, to Życie Violet. Ja tej książki nie czytałam, a ona bardzo często patrzyła na mnie z półek, czy to księgarskich, czy bibliotecznych. No jeszcze po nią nie sięgnęłam. Piszecie, że jest to historia kobiety, która, no, na którą spadły chyba wszystkie nieszczęścia świata. Ona traci bliskie sobie osoby. Ona przebywa całe dnie na cmentarzu. Nie wiem, czy ona na tym cmentarzu pracuje, czy po prostu tam jest, opiekuje się grobami, jakoś tam dogląda, sprząta i tak dalej. I też podsłuchuje historie ludzkie, no ludzkich nieszczęść, ludzkie historie, które gdzieś tam słyszy codziennie. No, tak jak mówię, sama w swoim życiu została dotknięta wieloma nieszczęściami, ale poszukuje cały czas jakiegoś skrawka szczęścia. To również jedna z Waszych propozycji na jesień. A kolejna to Pod pokładem Sophie Hardcastle i to jest książka, którą ktoś z Was już poleca mi po raz kolejny i ja na tę książkę się skuszę. To będzie jedna właśnie z tych Waszych polecajek, na którą i ja się piszę, więc Pod pokładem. I to jest chyba dosyć traumatyczna historia kobiety, która rzuca pracę gdzieś tam taką pełnoetatową w banku chyba i ona wyrusza w rejs. A zawsze tym żeglarstwem się interesowała, to była jej pasja i ona wyrusza w rejs z 5 mężczyznami na pokładzie. I tam niestety no dzieje się krzywda duża i te traumatyczne przeżycia, one są z nią cały czas, jakby na długo po tym już zdarzeniu, ale w pewnym momencie swojego życia ona poznaje chyba jakiegoś mężczyznę
i te wszystkie wspomnienia złe, niedobre do niej wracają. I to jest książka, którą ja sobie zapisuję do tych, które chcę przeczytać w najbliższym czasie. Kolejna książka, którą polecacie, to książka Wiara, autobiografia autorstwa Michała Witkowskiego. Nie znam tego autora. Piszecie, że jest to powrót autora do czasów dzieciństwa, do czasów, kiedy w Polsce no, było biednie, szaro, buro i ponuro, to były czasy PRL-u, ale autor wraca sentymentem do tych czasów i do tych lat, kiedy kształtował się w nim pisarz. Więc myślę, że to jest też taka sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. I myślę, że wiele osób, których dzieciństwo przypadło na ten czas PRL-owski, no pewnie mogłoby odnaleźć jakieś elementy wspólne z autorem. I kolejna książka to Wydlowie, Czekoladowe Imperium Łukasza Garbala. I to jest no, też myślę taka sentymentalna podróż do czasów, kiedy w drugiej połowie XIX wieku w Warszawie pojawia się Karl Wedel i zakłada on przy ulicy Miodowej pierwszą cukiernię. No i jak to wszystko po kolei wygląda, jak to czekoladowe imperium nabiera rozpędu, jak zaczyna rosnąć w siłę i jak następcy Karla Wedla kontynuują tę czekoladową tradycję. Myślę, że tabliczka czekolady przy czytaniu tej książki jest obowiązkowa. Kolejna książka to książka Rzeczy, których nie dokończyliśmy, Rebeki Jaros. Nie znam kompletnie tej autorki, a to jest podobno bardzo popularna w tym momencie autorka. Myślę, że może bardziej literatury młodzieżowej. Jeśli nie, to mnie poprawcie. A ta książka, akcja tej książki ma miejsce w środowisku autorów romansów. I tam mamy chyba autorkę romansów i autora romansów. I oni gdzieś tam razem trafiają na siebie, poznają się i no i pewnie jakieś tam zabawne perypetie mają miejsce. Nie znam tej autorki, nic o niej nie słyszałam. Jeśli ktoś z Was zna tę książkę, no to proszę, napiszcie. Kolejna książka to Moja lista gości Rebeki Serle i to jest kolejna obyczajówka, ale taka, która łączy w sobie elementy no takie realistyczne z mocno nierealistycznymi. Bo kobieta, która kończy lat 30 przy swoim urodzinowym stole spotyka nieżyjącego ojca, wykładowcę ze studiów, nieżyjącą też już gwiazdę hollywoodzką, zdaje się, że Audrey Hepburn i jeszcze kogoś. A, jeszcze niedoszłego męża. No i oni wszyscy przy tym stole się znajdują i no, i musi dochodzić do całkiem interesujących rozmów, a może i wyjaśniania jakichś tajemnic. No może być ciekawie, gwiazda hollywoodzka, niedoszły mąż, wykładowca, no taki pomysł na fabułę. Jeśli ktoś z Was czytał, to napiszcie. Kolejna książka to Skrawki Dariusza Adamowskiego. I to jest książka, w której młody mężczyzna wraca do swojej rodzinnej wsi nad Bugiem, a powraca tam, ponieważ umarł już jego ojciec, który był alkoholikiem. No i ten młody mężczyzna wracając tam, no chcąc nie chcąc, powraca do miejsc, które no w czasie jego dzieciństwa były mu bardzo bliskie, ale no ale też w związku z tym, że ojciec no, był nałogowym alkoholikiem, to nie do końca pewnie one dobrze mu się też kojarzą, ale powodują w nim taki dokonanie takiego rachunku sumienia, który doprowadza do tego, że on odkrywa jakąś rodzinną tajemnicę. Też brzmi to dosyć interesująco. I ostatnia książka, którą polecacie, a okazało się, że mam ją na swojej półce, to jest książka 13 opowieść. I to jest kolejna książka, którą ja sobie na jesień również zaplanuję przeczytać. Czy to się uda, nie wiem. To jest
13 opowieść i to jest książka autorki Była sobie rzeka, jednej z moich ulubionych, ukochanych książek, którą przeczytałam w tamtym roku, tak, w tamtym roku i byłam zachwycona. Piszecie, że 13 opowieść jest no gdzieś tam na drugim miejscu po książce Była sobie rzeka. Czy faktycznie tak jest? Nie wiem, muszę przeczytać, ale podobno ta historia ma w sobie coś z takiej powieści gotyckiej. Jeśli ktoś z Was czytał i 13 opowieść i Była sobie rzeka, to dajcie mi proszę znać, która z tych książek bardziej Was poruszyła, bardziej Wam się podobała. Ale to nie znaczy, że nie chodzi mi o to, żebyście mnie zniechęcili absolutnie do 13 opowieści. Nie, wręcz przeciwnie, napiszcie mi może coś więcej na temat tej książki i przekonajcie mnie, dlaczego powinnam ją przeczytać. I to były wszystkie Wasze polecenia książkowe. Bardzo, bardzo za nie dziękuję. Jestem też ciekawa, czy którą z tych książek Wy zamierzacie przeczytać, czy jest wśród nich taka, której nie czytaliście. To dajcie znać. Ja zapraszam Was oczywiście do obejrzenia moich poprzednich filmów, subskrybujcie ten kanał, zostańcie ze mną na dłużej. Zapraszam Was również na mój Instagram Magiel Książkowy, tam też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć!